teraz mi się sprawdziło, więc F5. Tyle. Nic więcej nie trzeba. Rosyjczyk czat muszę. Idealnie. Lecimy dalej. Gotowi byliśmy do odjazdu. Ruszamy, bo i tak już jesteśmy minutę opóźnieni. Sprawy administracyjne kanału trzeba było wyjaśnić. A następny samochód wskazuje informację o ograniczeniu do 100 km na godzinę. Panie ENP MENG, możesz pan powiedzieć, jakim sposobem się dostałeś na tą właśnie moją YouTube'ową społeczność, jakim sposobem dostałeś się informacji? Jakim sposobem w ogóle się dostałeś na mój kanał? Polecenia, czy jakoś, czy może tak przypadkowo? Czy może było to planowe? Dobra, ja tam miałem informację, że następny samochód wskazuje sygnał S1 stój. Już teraz link do Discorda musi działać. Bo ktoś się nowy dołączył. Serio, zamiast się zatrzymać przed semaforem, to ja się zatrzymałem za nim? Jak do tego doszło? Nie wiem. Niech to mówię. Takiej pewnej piosence. Może wyjdźmy na zewnątrz. Nawet mi się to tam jest. Dostaję pociąg. Stoi pociąg. No w sumie jeszcze nie powinien mieć wyjazd. Albo ma. Więc no cóż. Możemy pan.
No, bo to pasażerski jakiś taki stary. No już chyba ma opuścić teren stacji. Ale to już sobie tam sam poradzi na pewno. No, tyle pomocy. Ten debug mode jednak trochę psuje. Ja to znaczy, że przez tyle czasu nie wykonywałem manewru i mi się symulator pogubił, że te wociągi, no już jest inna kolejność i inne czasy im pouciekały i tak dalej, już symulator nie wie po prostu co ma robić. No nie, to semafor pana doprowadzę, dalej to już pan się sam sobą zajmie. Teraz tylko czemu ja nie mogę się dostać do tego? To jest najlepsze, że nie mogę wejść do tego pociągu z powrotem. Czemu to? Się tu powinienem zatrzymać. Mam taką nadzieję, że to zrobisz. No właśnie. No i teraz wszystko działa prawidłowo. Dobrze. Jak się cieszę do innego pociągu? 5, 5, 3, 2, 5, gotów? Jak się cieszę, no bierzesz nogi. I wiesz o to. Tam tu masz takie drabinki i też wchodzisz, wiesz, nóżkami do pociągu, no i zmieniasz lokomotywę, więc... Czy to są sztuczki po prostu maszyny? Tutaj u mnie jest w klawiszologii, nie ma do tego, to ja sam po prostu dochodziłem, jak on się przemieszcza i pomiędzy tymi pociągami. Tak wam tylko, powiem, że ja sam do tego doszedłem, jak się z tym posłudziwaj, tego nigdzie nie macie w klawiszologii. Po prostu kiedyś mi się nacisnął klawisz i zobaczyłem, o, przyniosłem się do pociągu innego, jak to się stało, no. Nadusiłem klawisz na klawiaturze przez przypadek, no akurat chciałem klawisz obok nadusić.
co się stało, no. Już teraz wiem, który to był klawisz chociaż. Tyle czasu mi to zajęło. No zresztą czasami trzeba trochę ręcznie poprawić. Ja tak jak miałem na tym całkowo wersji drugiej, jak jest to TLK. Że przez jedzie się tak jakby wiliś te całkowo i tak dalej. I się właśnie wjeżdża na tą trasę sam do Mierzdębica, to jest połączone razem, to tam zawsze miałem taki problem, że mi zawsze jeden pociąg towarowy stoi i nie chciał jechać. I na tym się kończył scenariusz, no bo dyżur nie podawał prawidłowego łożenia toru. I musiałem wtedy właśnie się przesiąść do tamtego pociągu, przejechać nim kawałek trasy, tak aby mógł po prostu sam z siebie jechać dalej. I wtedy dopiero mogłem dalej funkcjonować i jechać swoim pociągiem dalej. A mianowicie, jak tą czynność wykonać? Podchodzicie sobie do pociągu, naciskacie klawisz F5 na klawiaturze, po czym F4 z powrotem wracacie do siebie. To jest cała filozofia tego. Jest i wyjazd. Jest i on. Następna stacja całkowo bałtyckie. Stacja docelowa Bałtyk Plaża. Bałtyk Plaża, stacja docelowa. Już ja pobijam rekordy w swoim czasie oglądania, bo cały czas jeden widz jest na transmisji. Normalnie jestem pod wrażeniem. Jakie oglądalności to ja nie miałem na swoim kanale. No oczywiście, wszystkich obecnych tutaj, jak i wszystkich oglądających odcinek, ale zapis transmisji zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, klikając ten czerwony klawisz, tak aby stał się szary oraz zostawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Wszyscy, którzy ostatnio zostają subskrypcje, będą się wyświetlać prawym górnym rogu przy następnych nagrywanych odcinkach oraz na transmisji na żywo, na której to zostawiam. Na transmisji na żywo dostaniecie również informację, że zasubskrybowaliście kanał właśnie pod tamtymi elementami. R7. On się sam przełączył. Próba radia. Na kanale 7 dobrze słychać. Tak wiem, chodzi ci o to na przykład. Oto. No, potrafię wykonywać te czynności, no. A cię drobne rzeczy, ale cieszą. Co chcesz sobie pooglądać z takiego widoku? No, można. Możemy sobie zrobić
kawałek trasy za chwilę. Z przodu. 5-5-3-2-5. Jak to się robi? No, klikasz kombinację klawiszy na klawiaturze. Gdy przechodzisz do takowej części, że masz taką kamerkę. Dobra, wyjazd mamy podany. O. Jest drobny fragment jazdy. Takiego widoku. Rzadko tej kamery używam, jak już to F4, to cię F4. Miniaturka jak najbardziej się przyda, a no tak, maskowanie. Chciałem wam pokazać zewnętrzną kamerę jeszcze bez tych pasków i sobie zrobić miniaturkę, no i tutaj wyszło, że no niestety. I wtedy to pyk. Dobra. 70. Tajemnicza kombinacja klawiszy to Shift i F4. Nie Alt F4, tylko Shift i F4. Jakie ostre zakręty. Również pojawi się najnowszy odcinek, myślę, że z X-Plane'a. Symulator lotu, bym chciał nagrać coś takiego. Dawno nie było. A, jest poprawiona optymalizacja, tak powiem. Sprawi się nie większą liczbę klatek na sekundę dzięki temu. O, tak. Ale ładnie. 5-5-3-2-5 gotów. Tak, nic idzie na mnie. Gotów, to jadę.
Bałtyk miasto, następna stacja. Włado 409-180. Proszę. Dzień dobry, ta maszynka Poznanie to pierwsza 097, skład gotowy, tak samo. Dobrze. Podany, widzicie. Proszę mi zachować szczególną ostrożność. Zbliżamy się do stacji Bałtyk Miasto. Przyzwyczajenia z jazdy cel. I wszystkimi składami Touch City, że delikatne hamowanie. Stacja Bałtyk Miasto. I teraz już nawet jeżdżąc, nie wiem, regio, czy tam jakimiś innymi. Człowiek mi to też. To obowiązuje jeszcze bardzo delikatnie, przez co się nie wyrażam w rozkładzie. I potem z Bałtyku plaży, gdzie jedziemy? A no Bałtyk główny tylko. No okej. Okay. Oni się schowały i ruszamy w takim razie. Co to było? Następna stacja Bałtyk Plaża, stacja docelowa Bałtyk Plaża. Nie wiem kto to kiedyś stworzył. On nie powiedział. No następna stacja Bałtyk Plaża, koniec trasy. Może by tak? Albo następna stacja Bałtyk Plaża, pociąg kończy bieg. Jeszcze tak mogło być. Ja rozumiem, że to są skrypty i łatwiej było zrobić coś takiego niż stworzyć skrypt, że właśnie jako stacja końcowa. Wszystko rozumiem. Ja mówię, jakby to fajnie brzmiało po prostu. Znaczy już półtorej godziny tej transmisji. W sumie zaczynam to pomału odczuwać. Kurczę, zawsze robię po 3 godzinne, 3,5 godzinne transmisje z mojej porcją. Jakieś tam wygadań nie odczuwałem, a co tylko? Nie wiem.
Możecie również napisać, czy chcecie odcinki z Derta na czwórki. Co mogę dać zrobić, bo sobie gram poza odcinkami z Derta. Uważam, że w miarę dobrze mi to idzie. I można by było też i dać inny odcinki ponagrywać. Oczywiście, byście tego chcieli. No coś było Prison Architect przez jakiś czas, ale widzę, że się nie przyjęło u mnie na kanał. Prison Architect. Potem przeszliśmy na Airport CEO. No Airport CEO tak akurat nie wciągnęła, jako że już zacząłem serię YouTube'ową, to mówię, no nie wypada kontynuować tej serii, no bez YouTube'a. Więc no stąd tyle też tych odcinków na YouTube z Airport CEO się pojawiło. I mam zamiar Airport CEO dokończyć. A w ogóle jeszcze parę odcinków, które jeszcze nawet nie są zaplanowane. I te jak nie są zaplanowane, no będą zaplanowane, ale się zastanawiam, czy właśnie nie będzie.